Jesteśmy? Chyba. Nigdy nie można stwierdzić. Zwykle są tu pamiątki, sami i takie różne. Ale raczej jest wysoko, bo śnieg jest wszędzie. Nie było jakoś bardzo męczące to wszystko. Ale to właśnie dużo ma do rzeczy to, że nie podjeżdżaliśmy z 0 metrów nad poziomem morza. Wtedy na tą pierwszą przełęcz to jechaliśmy właśnie 0 do 420. 402, a dzisiaj z iluś tam, no nie wiem z ilu, na 426, więc nie było tak trudno, troszkę pchaliśmy, troszkę jechaliśmy. I niedawno spotkaliśmy tam na dole, w sumie wyprzedził nas już, chyba Norweg też był, zresztą nieważna narodowość, jadą stąd na południe Norwegii, 2000 km jedzie z kolegą, tylko że kolega jeszcze nie jedzie. Coś tam się stało, mieli mieć wózki do rowerów, ale te wózki nie przyszły, bo poczta coś tam zawiodła i koniec końców on wiezie prawie cały sprzęt, a nie mają sakw, tylko trochę tam wiezie na bagażniku, a resztę taszczy w takim wielkim plecaku, nie wiem, 100-litrowy. Na pytanie właśnie, czy mu ciężko, powiedział, że ciężko. Także no, ma się z kolegą dzisiaj czy jutro spotkać i trochę się rozdzielał tym bagażem. Ale no, i w sumie całą trasę mają jechać w ten sposób, na plecach niosąc to wszystko. To nie jest zbyt dobry pomysł. Są pewne granice nieprzekraczalne. Jest słońce. Dzisiaj namiot przemógł całkiem już całkowicie. Dobrze, że świeci, oby taka pogoda została. Zjeżdżamy w dół, zobaczymy co jest po drugiej stronie. Szukamy sklepów w desperacji, bo nie ma co jeść. Została jedna zupka chińska na spółkę, troszkę kuskusu i dwa jogurty. No od biedy przetrwamy jeszcze dzień, ale lepiej by było znaleźć sklep. Kolejny dzień, tu jak zwykle Armagedon w namiocie. Gdzie moje buty? Masakra, bałagan, nic się nigdy nie chce. No nie, herbata. Dobra. Jesteśmy w miejscowości Grof. Właściwie dopiero wjechaliśmy, tam jest znak. Nie bardzo jest gdzie tutaj rozbić namiot, dlatego, bo tu takie klify są i w ogóle tu gdzie jest miejscowość, to jest troszkę bardziej płasko, no ale też tu domy, tam domy. Tego wieczoru zapytaliśmy się tam w tamtym domu, czy możemy na tej działce rozbić namiot. No okazało się, że to nie jest ich garaż, chociaż w takim samym kolorze jak dom, dlatego myśleliśmy, że to może ich. To jest tamtych państwa, ale tamci państwo mieszkają w Tromso i przyjeżdżają tu bardzo rzadko. Więc pan powiedział, że raczej można się rozbić, abyśmy nie nasyfili. No raczej nie nasyfiamy, też staramy się sprzątać, śmieci ze sobą zabieramy, więc zostawimy tylko miejsce po namiocie, będzie widać, że tutaj obozowaliśmy. No miejsce jak miejsce. Zrobiliśmy troszkę tutaj skrót. Zjechaliśmy z drogi E6 w kierunku na Narwiku, tutaj właśnie do Grof. Tak jakby objeżdżamy fiord, objeżdżamy górę. Zamiast jechać jednym fiordem E6, jedziemy drugim, ponieważ tam baliśmy się, byłby zjazd do poziomu morza i potem wyjazd na 200 metrów na przełęcz. A tutaj jest tylko jeden przejazd o tam dzisiaj, ale to niedużo, 60 czy 70 metrów. A tak poza tym droga jest taka pofalowana jak w stylu skandynawskim, więc raczej powinno łatwo się jechać. I spotkamy się z drogą już teraz E10, bo ona tam by się zmieniała z E6 na E10 w kierunku Moskenes. Do Moskenes dzisiaj patrzyłem, zostało około 300 km, czyli jakieś 5 dni. Postaramy się też dojechać do miejscowości A, jeśli wystarczy czasu. No cóż, pokażę jeszcze tutaj dookoła jak wygląda. Tu fajnie jest w ogóle, tu jest taka cisza niesamowita. Przepięknie wyglądał fiord zachodzący, zachodzące słońce nad fiordem wczoraj. No zachodzące, no nie zachodzi, ale ładnie to wyglądało. No tutaj, tam dalej nie pokażę, bo tam w sumie nic nie ma. Szczyty. Jak nastroje przed dzisiejszym dniem? Fantastycznie. Fantastycznie jak zwykle? Czysta jest.
Czysta. Wczoraj mieliśmy się myć, ale się nie udało. Wczoraj mieliśmy myć włosy, ale się nie udało. Wczoraj mieliśmy zmieniać łańcuch, ale się nie udało. Dzisiaj zmieniliśmy łańcuch, ale okazało się, że tylko jeden, ponieważ ja swojego zapomniałem umyć. Spróbujemy to zrobić dzisiaj. Zobaczymy, jak się uda. Dobra, na razie. Cześć.